Dzień kolejny, dzisiaj jest 20 października. Siema w kolejnym filmie. Dzisiaj było minus 1 w nocy. Także no, szyby przynajmniej w samochodzie zaszczeniałe, w ciągniku już się rozpuściły. I co robię? Piłę wyciągnę, bo mi będzie przeszkadzała chwilowo. Poza tym fendem już nie będę jechał na koniec. No, mogłem ją wczoraj wyciągnąć. Teraz paliwem pachnie. Zapalam, niech się grzeje. Wycofuję przyczepą tam, gdzie ma być wywrócona. O, się nie odezwało. O, grzeje świecę. Wywracam ją i podczepiam 30. Chyba 30. Albo pożyczę ładowarkę od kuzyna i jadę tam na koniec zrobić porządek z tymi gałęziami, bo trzeba zrobić przed siewem, bo tam nie będzie jak dojechać. Jak na razie tu go zostawiam. Teraz do żółtego. Ciężki jest, siłownik go nie może wypchnąć. O! Teraz musiał się trochę przesunąć. Spadł, nie masz jak? Spadł. Później to się jakoś ładowarką przepchnie, żeby to mniej miejsca zajmowało. No, jak się ładnie rozsypuje. Jak będzie się już kończył łańcuch w pile, to się zrobi porządek z tymi korzeniami. Już niedużo zostanie. Zielonego. Zielonym trzeba zaczep założyć, bo był zdemontowany, jak Annę podczepialiśmy. Ale tak szczerze, źle to nie wygląda. Myślałem, że to będzie gorzej wyglądało. Ten krajobraz po bitwie. Tam jest w miarę równo. Ładnie pościągał te gałęzie, wam powiem. Kilka tutaj widzę jest przesypanych ziemią, ale ogólnie no to są dwie kubki gałęzi. Bo jak ścinałem te wierzby, to te gałęzie po prostu na wszystkie strony. I jedna część tam, druga tam, trzecia tutaj. I są zgarnięte tam. I tam.
i te dwie kubki muszę do południa załadować. Trochę tutaj tych korzonków powyciągać, o ile się uda, chociaż wątpię, że je tak sobie ręką wyciągnę. I tyle z dzisiejszej pracy przy tych gałęziach by było. Można będzie się czymś innym zająć, ale no sądzę, że do południa to mi zejdzie i to spokojnie. Żeby tu porządek zrobić, to załadować na przyczepę. Jakbym miał krokodyla, nie byłoby problemu, bym sobie chwycił, załadował. A z tura te gałązki mogą czasami spadać w jedną albo w drugą, także będzie trochę zabawy. Hej, ja po prostu nie wierzę, nie? Na trzy razy tą dużą kupę zabiorę. I te gałęzie się trzymają. Myślałem, że będzie ciężko, mega ciężko je załadować. Ale tu się okazuje, że chwila, moment i będą na przyczepie. Zabiorę. Może być ciężko. Troszku. 15 minut później, nawet może nie. I ta kubka gałęzi załadowana. Jeszcze tylko trochę ręcznie pozbierać te drobne. I tu mam porządek zrobiony, nie? A miało mi nad tym tak długo zejść. I tak miałem się namęczyć. A tak pięknie idzie. Ale muszę chyba temu operatorowi kopajki postawić jakąś flachę za ułożenie tych gałęzi, bo po prostu nie wierzę, jak one się załadowały. Jak on je pozgarniał. Serialnie, były w trzy strony świata. Nawet można by powiedzieć w cztery. A były ładnie na kupce ułożone. Podoba mi się, jak ten chłopak robi tą koparką, podoba mi się. Widać, że parę lat ciąga za te gałki w prawo i w lewo. Bo jest mega precyzyjny. No i dobra, zapinam ciągnik, jadę to wyrzucić. Bo i tak tego wszystkiego tutaj nie zmieszczę. I przyjeżdżam jeszcze raz po resztę gałęzi. Jak widzę, 10 minut walczyłem, żeby z tego błota na końcu wyjechać. Aż się ciągnik zagrzał 100 stopni. Ale nie mogłem tej przyczepy przeciągnąć w tym błocie. Nawet fęd miał tam ciężko, jak ona była pełna. Też się ślizgał. Teraz co prawda jakoś dużo na niej nie ma, no ale to jest 30, która waży prawie 1/3 tego, co tamten zielony. I ma napęd tylko na jedną oś. Patrz jak? Chodź, pokaż się. Gdzieś ty był? No chodź. No chodź, pokaż się. To gdzieś ty był? Na kąpielach? Czy tak rosa na ciebie weszła? Ależ ty mokry jest. Teraz się będziesz suszył na słońcu. Tutaj te gałęzie zrzucam, później się porządek z nimi zrobi. Przecież to już ręką popchnę. Te parę gałązek. Te parę gałązek stąd to się nogą zgarnie.
tu się kopałem. Od tego miejsca. Kolejna przyczepa załadowana. Jadę do domu na obiad. Mam 3 minuty. Kurde, spóźnię się. Niedobrze. Gałęzie zrzucone z przyczepy. Teraz się zabieram za rozsiewanie nawozu. Ktoś stwierdził, że swoim sprzętem nie dam rady załadować. Także ten. Tylko musiałem jechać tutaj, gdzie jest trochę wyżej. Nie wiem, ile tego pola jest. Powinno być plus minus 3,5 hektara. Na 3,5 hektara to powinno wyjść 525. Jeżeli licząc po 150 na hektar, to o 25 kg mam za mało. Zobaczymy, jak braknie, to dosypię najwyżej trochę. Teli ład już błędu nie zgłasza, także jest ok. No i mi brakło na samym końcu, no widzicie ile. Z 30 metrów 40, no dobra, nie więcej niż 50. I muszę jechać dosypać ze 100 kilo. No i fosforu też mi brakło na jeden przejazd. 100 kilo muszę dorzucić. Nie wiem, czy ja mam coś teraz źle wprowadzone, czy nie. Ale tu jest 3,5 hektara. Czyli 200 kilo to jeszcze z zapasem powinno być. Bo po 50 miałem ustawione. Nawóz ze ściany. Teraz muszę umyć rozsiewacz, odczepić go i podczepić talerzówkę i mogę uprawiać. No i teraz prościutko. Ciekawe co tu będzie w tych krzakach. Na pewno nierówności. Kilka razy tu będzie trzeba przejechać, żeby wyrównać. Po tych wyrywanych pieńkach. Ojejku. Te zjeżdżone nierówności trzeba zaciągnąć. Teraz się talerzóweczką przejedzie, będzie równiutko jak na stole. Ciężko ma w polce z talerzówką. Głęboko nie robię, bo to chodzi o to, żeby ten wał to trochę przygniótł, te talerze trochę tak zagęściły. Ale wam powiem, no jest różnica, jak się jedzie tam 30 czy 60 po takiej świeżej olce, a po właśnie uprawionym polu talerzówką, no to po talerzówce jest jednak bardziej twardo. Koło w ciągniku tak nie siada. A że to świeża olka, no to trzeba czymś to trochę przyklepać, żeby roślinki miały później lepiej. Powiem wam, że ciężki, skubany,
Już drugiego wygrzebałem, tylko ten akurat był większy od tego poprzedniego. Wiecie, co mi zginęło? Ekran boczny, lewy. I pojęcia nie mam, gdzie on jest. A mały to on nie jest. Raczej bym go widział, jeżeli bym wracał obok tego przejazdu, w którym mi wypadł. No i tam jest kawał profila do niego przymocowany. Ciekawe, gdzie on się znajdzie. Mała rzecz to nie jest. Mogę się domyślać jedynie, gdzie on może leżeć, że go nie widziałem przy kolejnym przejeździe. Może znajdować się w rowie na końcu. Jakby tam wpadł, faktycznie bym go mógł nie widzieć. Jak na razie nie mam pojęcia, gdzie ten ekran zgubiłem. Tutaj koło budynków go nie ma, w rowie go też nie ma. Po długości się jeszcze muszę przejechać. Czy tutaj gdzieś nie leży? Dobre. Ja już dzisiaj zjeżdżam, bo i tak wszystkiego dzisiaj nie uprawię, ponieważ że bo tam trzeba jeszcze ze szpadlem jechać i... Niczym? Ze szpadlem i paletą, żeby pozbierać te kamienie, które wyciągłem. I jest do wykopania też jeden. Także najpierw go trzeba wykopać, później można uprawiać. No i to tyle na dzisiaj. Więc standardowo, jeżeli się wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Cześć.